Kiedyś przeczytałem, interesując się sposobem rozchodzenia się listów świętego Pawła, że w tym czasie każdy podróżny był potencjalnym listonoszem. To znaczy ludzi wsiadających na statek proszono, aby zabierali listy, pytając oczywiście, do jakiego portu zmierzają. Podróżnych, których widać było, że wybierają się w dłuższą podróż, także pytano, czy nie zabraliby listu. W ten sposób na zaufaniu do drugiego człowieka rozchodziły się po ogromnych obszarach Cesarstwa Rzymskiego, wcześniej ogromnego państwa Aleksandra Macedońskiego, listy prywatnych osób. Pocztę własną, dobrze zorganizowaną, miał tylko król, władca, cesarz, ale także wojsko. Można by powiedzieć z tego dzisiejszego czytania z Dziejów Apostolskich, że każdy prześladowany chrześcijanin, zwłaszcza wśród tych hellenistów, o których mówią Dzieje Apostolskie, był głosicielem Słowa Bożego, był głosicielem Ewangelii. Poznajemy dzisiaj Filipa, który jest w drodze i który głosi Ewangelię, ale także jest bardzo wrażliwy na natchnienie od Boga, ażeby czynić coś, co przyczyni się do głoszenia Ewangelii. Oto słyszę najpierw: wyjdź na drogę, jest ona pusta. Kto wychodzi na pustą drogę? Pewnie czekając na jakiś pojazd. Potem słyszy: przyłącz się do tego, który jedzie na wozie. To jest dworzanin innego państwa. Biegnie pewnie koło tego wozu Filip i słyszy, że ten czyta proroka Izajasza o cierpieniach sługi pańskiego. Wyczuwa widocznie Filip, że jest to okazja do głoszenia Ewangelii, do głoszenia Chrystusa. Pyta tego człowieka, który jest już bardzo blisko prawdy, czy rozumiesz, co czytasz. Te niezawinione cierpienia sługi pańskiego były zagadką. Interpretowano je, że to prorok mówi o sobie, albo też prorok mówi o cierpieniach niezawinionych narodu wybranego. Ale ten Filip, który przysiadł się do wozu i który przeczytał ten tekst i zaczął go rozwijać, doszedł do tego, że tak naprawdę tym, który cierpiał bez osobistej winy, to Jezus, to Mesjasz, to przewidziany przez proroków Zbawiciel. W taki sposób przywoływał inne miejsca Pisma, że temu, który słuchał, wzbudziła się wiara przez łaskę Bożą i przez słuchanie tego Słowa Bożego i zapragnął przyjąć chrzest. To pewnie jest jeden z wielu epizodów. Znalazł się w Dziejach Apostolskich po to, ażeby pokazywać, jak bardzo trzeba być wrażliwym na potrzebę głoszonej Ewangelii, na to, ażeby każdą okazję wykorzystywać do tego, ażeby głosić Jezusa jako Zbawiciela. Ten Filip jest takim wzorcem człowieka, który jest w drodze, człowieka, który nawet jest prześladowany, człowieka, który nie zapomina o tym, że nakazem każdego chrześcijanina jest głosić gdziekolwiek tylko może imię Jezusa. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech.